Siema, hejos. Wieczór się zbliża, jest upał u nas taki niemiłosierny. Postanowiłem wyjechać, ścigaczem, na zdrapkę oczywiście. Bo po prostu, kombinezon nie da rady. Po prostu tak, na luzaku się przejadę po mieście, zobaczę co i jak. Na spokojnie, samochodów dużo nie ma. Można sobie spokojnie przez miasto przejechać. Kwestia, czy odpali? Odpali. Free ride w upalny dzień, w upalny wieczór. Może kogoś się spotka, zobaczymy. Zobaczę, może kogoś się spotka na ścigu też. Jutro miałem gdzieś jechać, nie wiem, na jakiś zlot czy coś, ale nie wiem, przy 30 stopniach nie będzie mi się chciało wbijać w kombinezon. To by trzeba było jeździć albo zupełnie rano, albo wieczorem. Pamiętam to, przy takich upałach zawsze na krótko jeździłem, tak po mieście oczywiście. Nie wyobrażam sobie gdzieś pojechać na zlot, kurde. W tym kąpiaku. Chodzić gdzieś tam po zlocie, tylko gdzieś w ogóle pojechać. To nie wiem, to nawet przy dużej prędkości to i tak gorączka taka, że są pełne słońce, 32 stopnie. Testuję tą oponę nową z tyłu. Ale dzisiaj to klei strasznie. Asfalt rozgrzany.
powiem wam, że kawałek się przejechałem tylko na tej oponie i wiem, po prostu wiem, że ta klei. To nie inna jazda. Po prostu. Głupi, chciałem tą Hondę sprzedać. No pojawił się klient, wiecie, i... O! Jest rider. Pojawił się klient i głowę mi zawrócił licytacją w górę za Hondę.
pojawił się klient, sam zaczął głowę zawracać. No i zastanawiałem się właśnie, sprzedać, nie sprzedać. Dojechaliśmy już do dużej kwoty, bo ja tam mówię, że nie sprzedaję, no to cały czas proponował wyższą. Dojechaliśmy do 14 tysięcy, znaczy on dojechał. No i przy 14 zacząłem się zastanawiać, ale mówię sobie, przecież ja za te pieniądze to nic lepszego nie kupię. To nie ma sensu. Chociaż cały czas się odzywa, ale ja nie wiem, coś ostatnio wszyscy mnie naciskają na sprzedaż, czy skutera, czy właśnie tego Fireblade'a. O, tu jest fajna miejscówka. Tu mi się zawsze podobało. Dobre. Nie no, kurde, powiem wam, że no naprawdę projekt Fireblade'a jest perfekcyjny po prostu. Nic tutaj nie trzeba dodać, ująć. Zawsze można to wszystko poprzerabiać. Można na przykład co? No plastiki rozebrać, wyszlifować, przemalować je na jakiś inny kolor. Dać tutaj okleinę jakąś, czy ewentualnie no okleinę, tak, malowanie nie wchodzi w grę wcale. Można się pobawić, jeszcze tutaj plastików podokładać, pospawać, bo teraz to są takie możliwości, nie to co 10 lat temu, co ja to robiłem. Teraz jest więcej możliwości. Tak na początku, jak ją robiłem, to myślałem sobie, kurczę, to takie papractwo jest, nie? Ale poświęciłem tam, mówię, no 4 miesiące non-stop siedziałem w garażu i kombinowałem i próbowałem i tak. I no po iluś latach, po 6 czy 7, jak to robiłem. No i teraz tam musiałem parę rzeczy porozbierać, coś podokładać, założyć te lusterka, czyli musiałem trochę czaszy rozebrać, czyli no zrobione to jest jak na mnie, no to porządnie. W ogóle wycinanie tego błotnika, no nie, no tutaj naprawdę, no dużo roboty. W ogóle, żeby te torówki dopasować do tego, to dużo pracy, dużo pasowania było. A już z tymi lampami to nie wspomnę, już wam opowiadałem o tym. Jedziemy etyliny upalić trochę. Opony dogrzać. Ale kask gorący, ja pierdziu. O ja, no jaki gorący. Od motocykla. No tak, no upał, wakacje, no trzeba korzystać, no. Słuchajcie, żeby była jasność, nie? Tak, żebym gdzieś nawet, nie wiem, do jakiejś miejscowości przemierzył tak na zdrapkę, to nie ma takiej opcji nawet. Tak samo na obwodnicę nie wjeżdżam, tak, tylko po mieście, delikatnie, spokojnie. W domu to mnie popukali, nie? Jak zobaczyli, jak ja jadę. No ja mówię, no tak, tylko tutaj przejadę się, no. W kombiaku bym się nie przejechał, nie ma opcji. Nie ma opcji. Oj, zapach benzyny. To jest to.
kiedyś takiego fiaciora miałem. Często trzeba było go pchać. Maksymalnie ile jechał? 8 dych. Taka bestia była. Nie no, prawie stówę, tylko że dym leciał, nie? O, jest motocyklista. Hamulce się poprawiły.
pierwszej jeździe to powiem wam, że no jednak ta guma na tyle to musi być dobra, no musi być. Tampa się uściskiwała, trzy była gorąca, nawet się nie nagrzewała tak jak potrzeba. A jeszcze sprawdzę tą jak się nagrzewa. Przecież taką trasę co zrobiliśmy nad morze, nie, no to jest kupa kilometrów, nie? Żeby ona nie była nagrzana w 100%, tylko taka no, słaba była, po prostu słaba. Guma musi kleić. Ta 125, a takie małe kółka jakieś, no. Wąskie znaczy. Cezaremu panewki poszły w Hondzie. Teraz musi naprawić. Kacper już naprawił Yamaha. Coś się ochłodzi, coś trzeba będzie wymyśleć gdzieś jakiś wypad. Może odwiedzimy Witkę, zobaczymy jej tego skuterka nowego Yamaha. Wysokie obroty i ja też lubię.
wysokie obroty. Babcia pokazywała mi, że mam w głowie coś, a nie patrzyła wcale. Trzymajcie się, hejos. O, wentylator schłodził, wyłączył. A oponka klei, zaraz zobaczę jak się nagrzała. Najlepszą oponę jaka na rynku była, założyłem. Nie żałuję. Nara.